Radio Głos. Uskrzydla duszę. W naszej dzisiejszej audycji chcemy porozmawiać o tych, o których jedni mówią pan władza, inni trochę ostrzej mówią, a my wszyscy wiemy, że są bardzo potrzebni. Policja jak można zostać policjantem, kto może, jakie warunki trzeba spełnić. O tym mówią fachowcy na ten temat. Witam w studiu Radia Głos przedstawicieli Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pana sierżanta sztabowego Mateusza Ropella. Witam wszystkich, dzień dobry. I starszego sierżanta Pawła Klinkosza. Dzień dobry państwu. To dajcie najpierw świadectwo panowie, dlaczego zostaliście policjantami. E, to może ja zacznę u mnie w rodzinie ja zostałem policjantem tak naprawdę z, można powiedzieć, pasji. Z powiązań troszeczkę rodzinnych, bo u mnie w rodzinie tata był policjantem, wujostwo też pracowało w policji. Ja tak naprawdę wychowałem się w środowisku policyjnym od samego początku, od kiedy tylko pamięcią sięgam, zawsze gdzieś rozmowa o tej policji była. E, była obecna, ta policja była obecna u nas w domu, e, tata potrafił, e, opowiadał, co się w domu, e, co się w pracy działo, czasami e, przedstawiał, jakie są realia tego. Ja się wychowałem, tak naprawdę, w tym środowisku policyjnym. Wielu znajomych mojego taty też, właśnie, wiadomo, policjanci. No i to tak gdzieś zostało. Wiedziałem od podszewki, jak ten zawód wygląda. I od samego początku miałem w głowie, że tak, to mm -hmm. jest to. Chciałbym zostać tym policjantem. Chciałem przede wszystkim iść bardzo w ślad mojego taty. I udało się przede wszystkim, bo osiągnąłem swój cel. Robiłem to, co mój tata, co, co było też moją właśnie, moim takim właśnie, celem, marzeniem. I zostałem, w końcu, technikiem kryminalistyki. Gdzie się po prostu spełniałem zawodowo i byłem bardzo zadowolony z wykonywanej funkcji. Na dzisiaj zostałem funkcjonariuszem wydziału doboru i szkolenia, gdzie zajmujemy się teraz doborem kandydatów do policji nowych chętnych funkcjonariuszy przyjmujemy do siebie. No i zajmujemy się też promocją zawodu. Czyli mówiąc szuk y, ogólnie, szukacie koleżanek i kolegów do pracy, tak? Tak, dokładnie. A jak to było u pana Pawła? Yy, yy, ja w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że nie chcę, żeby mój zawód to był tylko i wyłącznie... Yy pretekst do zarobienia pieniędzy na życie, ale chciałem robić coś, co da mi satysfakcję, co da mi takie wewnętrzne spełnienie, mimo że wcześniej też miałem bardzo ciekawy zawód, latałem jako steward w liniach lotniczych, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze były bardziej takie te kwestie finansowe, ale stwierdziłem, że to nie o to chodzi w życiu i choć nawet pod... Tym względem w policji już teraz nie ma źle. W zeszłym roku otrzymaliśmy podwyżki, w tym roku też są planowane podwyżki. Jak to wyjdzie w praktyce, to jeszcze dokładnych liczb nie znamy. Z tego, co wiem, to, to jest to prognozowane, ale właśnie, właśnie to spełnienie. I myślę, że tak jak jest wielu policjantów, jakby się ksiądz zapytał każdego z nas, to tak jak wielu jest funkcjonariuszy, tak wiele będzie tych powodów. Pewno tak. No to kto może najpierw zostać kandydatem? Kto może w ogóle startować do policji? Jakie warunki musi spełniać? Pierwsze warunki, ist weg. Jeżeli w ogóle chodzi o jakiekolwiek ograniczenie wiekowe, to jest to ukończenie 18 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku, także jeżeli ktoś chce próbować w wieku 30, 40, 50 lat, czuję, że jest to zawód dla niego, że mógłby spełnić się w naszej służbie. To jak najbardziej można próbować. Jest to obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, wykształcenie średnie i wystarczy zwykłe wykształcenie średnie, nie musi być ukończona matura, także jeżeli komuś się poślizgnie noga w trakcie pisania matury, a jednak będzie miał ukończone szkołę średnią, to może zostać policjantem, no i to nie poszlakowana opinia, żeby też niewłaściwa osoba nie została e, funkcjonariuszem, także są tworzone specjalne wcześniej wywiady środowiskowe dzielnicowi, rozpytują najbliższe otoczenie potencjalnego kandydata do służby e, w policji. E, żeby jednak ta opinia o nim była, jak to sama nazwa mówi, tego wymagania nieposzlakowana. Jeżeli więc spełnia te wymogi i chce, to dokąd się zgłasza? Do najbliższego komisariatu policji, eee, jak to często Tak, mówiły? ogólnie można złożyć dokumenty na kilka różnych sposobów. No pierwszym, najprostszym jest osobiste stawiennictwo się w komendzie, najbliższej komendzie powiatowej policji w danym powiecie. Eee, można wysłać też dokumenty tradycyjną pocztą. Można także wysłać pocztą mailową. To jest nasza nowość, którą wprowadziliśmy jako piesi w Polsce e, w naszym województwie. Możemy wysyłać te wszystkie dokumenty za be, be, pośrednictwem bezpiecznej poczty mailowej na naszą skrzynkę i to już automatycznie otwiera procedurę e, rekrutacyjną. Lub można osobiście udać się do komendy wojewódzkiej policji widańskiej przy charowowej 60, gdzie znajduje się wydział doboru i szkolenia i dokładnie w tym miejscu rozpoczyna się cała procedura e, doborowa i wszystkie dokumenty, które są składane w innych powiatach, też trafiają właśnie do naszego wydziału, do naszej jednostki. I tam to wszystko się rozpoczyna. No, rozpoczyna się właśnie, co się rozpoczyna. Edukacja, nim rozpocznie pracę. Yy, policjant, co musi przejść? Pierwszym takim wyzwaniem przyszłego funkcjonariusza jest przejście każdego z etapów procesu rekrutacji yy, i podobnie jak złożenie dokumentów na ulicy Harfowej 60, tak też pierwsze trzy etapy tej rekrutacji przebiegają właśnie tam. Jest to test wiedzy, test sprawności fizycznej yy, i rozmowa kwalifikacyjna. Yy, po tym, jeżeli każdy z tych etapów uda się kandydatowi zaliczyć, E, jest test psychologiczny, następnie komisja lekarska i jeżeli właśnie ten w międzyczasie tworzony wywiad środowiskowy przebiegnie pomyślnie, e, jeżeli kandydat okaże się osobą godną zaufania, godną do rękojmi zachowania e, informacji, e, to następuje ślubowanie. Po takim ślubowaniu kandydat kierowany jest na szkołę policji. Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to kandydaci głównie trafiają do szkoły policji w Słupsku. Tam odbywają sześciomiesięczne szkolenia, po którym stają się już takimi pełnoprawnymi policjantami. To bardzo sprawnie, to idzie 6 miesięcy i już jest. 6 miesięcy szkolenia, a od dnia złożenia dokumentów do zakończenia procedury rekrutacyjnej, oczywiście, w zależności od kandydata, jeżeli ma czas i możliwości, żeby jak najszybciej tą procedurę przejść no to tak myślę, że w przeciągu dwóch miesięcy jest w stanie do tej policji już zostać wcielony. I często już... Dostajemy... O, przepraszam. Tak, tak. Co? I wtedy już <grym> może rozpocząć być delegowany do pierwszych obowiązków pracy, tak. tak? Czyli po dobrym pół roku, tak? Po dobrym pół roku takiego Tak. A jeżeli chodzi o tą procedurę rekrutacyjną, to paradoksalnie bardzo często pytanie dostajemy, ile to trwa. A to wszystko zależy od kandydata. Jeżeli kandydat potrafi się spiąć, to można to zrobić nawet w miesiąc, półtora miesiąca. A jeżeli będzie zwlekał z danymi etapami rekrutacyjnymi, no to będzie się to mogło ciągnąć nawet do pół Roku i dłużej. Pan wspomniał, że pracował w wydziale kryminalistyki. Mm, tak, tak, w wydziale dochodzeniowo-śledczym jako technik kryminalistyki. Dokładnie A do tego pewnie trzeba specjalnego przygotowania, kursy, studia. Jak to wygląda? E, dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli funkcjonariusz e, składa swoją kandydaturę na dane stanowisko e, i posiada jakąkolwiek wiedzę na ten temat e, bądź predyspozycję do nauki i prawidłowego wykonywania danej funkcji, nie musi mieć odpowiedniego przeszkolenia w danym momencie, zostaje wcielony, jeżeli właśnie spełnia te wszystkie możliwe wymogi, które stawia przed nim przełożony, zostaje wcielony do danej jednostki, do danej komórki. I tam, z tamtego dopiero poziomu zostaje skierowane na specjalistyczne szkolenia. Mm. I tak, żeby zostać takim pełnoprawnym technikiem kryminalistyki, bądź innym specjalistą z, danego, z danej dziedziny, trzeba ukończyć specjalistyczne kursy policyjne. Bywają i studia, tak? Jak to wygląda? Studia, w policji, studia pomagają przygotować się do wykonywania zawodu. W zależności od tego, jakie studia wybieramy, czy wybieramy studia z ramienia policyjnego, to tak, to one są kierunkowe i dają możliwości dalszego rozwoju w danej dziedzinie w policji, bądź można też podjąć prywatne studia, oczywiście no, wiadomo zaoczne, bo dziennie by było ciężko studiować pracując w policji, które może nie tyle dają kierunkowość wybierania zawodów w policji, znaczy kie tak. kierunku wykonywania danego zawodu, Jaki danej profesji, tak, tak? dokładnie ale na pewno ułatwiają, ułatwiają to, bo dają, dają policjantowi dodatkową wiedzę, dodatkowy zakres umiejętności i poglądu, jak to wszystko funkcjonuje. No i też na pewno mu to ułatwia a właśnie dostanie się do danej komórki w dalszym procesie rekrutacji. A to dostanie się do danej komórki jest wyborem własnym danego policjanta, czy raczej przełożeni decydują? Ty byś się nadawał tam, idziesz tam do pracy? W większości, Czyli wiemy, drogówka, czy kryminalistyka, czy wiele innych. Znaczy, e, kandydat do policji, który zostaje na początku wcielony w nasze szeregi, e, z reguły trafia do Wydziałów Prewencji bądź Wydziałów Ruchu Drogowego. I stamtąd, jeżeli wykaże swoją chęć, zaangażowanie, będzie się dobrze sprawował jako policjant, ma szansę możliwości awansowania sobie na wyższe stanowiska, na przeniesienie do innych komórek, ale to też wynika z jego własnej inicjatywy. Mm -hmm. Bardzo rzadko się zdarza tak, że zostanie poinformowany, że musi się, że jest potrzeba służby i musi przenieść się do innej komórki. Mm -hmm. to, to jest naprawdę rzadkość. W większości jest to sytuacja taka, że policjant sam zgłasza akces, że czuje się, czuje, że byłby dobrym funkcjonariuszem w innej komórce, w innym zespole. pewnie na analogicznie mandanie. jak z lekarzem, tak? Najpierw jest on ogólny, a potem zaczyna specjalizację. Wyczuwa, chce być chirurgiem, dokładnie. pediatrą, Tak, specjalistyczny, dokładnie, który wywoją jakiegoś funkcjonariusza. Nie jest tak, żeby na przykład jak w przypadku kolegi, żeby zostać technikiem kryminalistycznym, to trzeba ukończyć studia w danym kierunku. Nie, bo tak naprawdę jedne takie respektowane kursy wewnątrz policji to są te, które przeprowadzamy gdzieś tam sami, jeżeli chodzi o przydzielanie do takich do wydziałów, do konkretnych stanowisk. I nawet jeżeli ktoś by ukończył studia w kierunku kryminalistyka, to, żeby zostać pełnoprawnym technikiem kryminalistyki, to musiałby odbyć kurs specjalistyczny organizowany właśnie przez policję. Nawiązując jeszcze do studiów, to bardzo fajną teraz alternatywą dla wszystkich osób młodych, które nie mają wyższego wykształcenia, a chciałby jednocześnie zrobić wyższe wykształcenie i zostać policjantami, od paru lat funkcjonuje coś takiego jak nauka o policji w Szczytnie. Żeby dostać się na ten kierunek, to właśnie trzeba już szybować. Przechodzą tacy kandydaci do służby policji cały ten proces rekrutacyjny, po czym dostają się do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tam uczą się przez 4 lata. Po tych 4 latach zyskują tytuł licencjata, ale ten kierunek studiów jest płatny. Osoby na nim studiujące nie dość, że mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, e, dostają co miesiąc pensję. To jest tam niecałe 4000 zł, 3000 z, z dużym hakiem. E, i studia te zakończone są egzaminem oficerskim, więc taka osoba kończąc te studia zdobywa pierwszy stopień oficerski, czyli podkomisarza e, oraz związaną z tym grupą oficerską, czyli szóstą grupę zaszeregowania, która też się wiąże e, z większymi zarobkami dla takiego młodego funkcjonariusza. I pewnie większą odpowiedzialnością. No, oczywiście, Zdecydowanie. Tak. No, ale też taki funkcjonariusz jest przygotowany do tej odpowiedzialności właśnie prze całym tak tych studiów. Na komendantów są już przygotowywani. Do no, stanowisk kierowniczych są przygotowani, dokładnie tak. E, tutaj też to, co kolega wspomina o propos tych studiów, to e, warto wspomnieć, że to są studentami tej uczelni, są już policjanci. Także jak kolega wspominał o tych profitach w postaci mieszkania, wyżywienia, pensji, to jeszcze warto wspomnieć, że to są jednak już policjanci, Którzy już dostają, nabywają pełne prawa emerytalne, którzy mhm. po prostu już, już są w trakcie służby, podejmując naukę już normalnie mhm. służącymi policjantami. Na naszym terenie cieszą się dużą, można powiedzieć, popularnością klasy w szkołach, w licach i nie tylko chyba też w technikach, tak zwane klasy mundurowe mhm. młodzieży. I ona pewnie młodzież, absolwenci tych, tych klas też wędrują i mogą powędrować do policji. Wtedy mogą co liczyć trochę na ulgę czy są i przygotowanie. Jak to Przysz, wygląda? Przychodzą bardzo często właśnie absolwenci klas mundurowych. E, po pierwsze, oni już na poziomie tej edukacji w e, licznych szkołach czy klasach mundurowych, w zależności oczywiście jaka to jest placówka, e, przygotowani są do tego procesu rekrutacji na służbie. Niejednokrotnie, jak jesteśmy w kontakcie z takimi szkołami czy klasami, to na przykład dodatkowym zaliczeniem na wf ie e, u nich będzie test sprawności fizycznej, który właśnie stanowi jeden z pierwszych e, e, etapów rekrutacji do służby w policji. E, Kandydat do służby, który jest absolwentem takiej klasy mundurowej? Otrzymuje dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji, e, oraz też może zdobyć więcej punktów na tym pierwszym etapie, którym jest test wiedzy. E, jest to etap nieselekcyjny, tam nie można odpaść, to są jakby takie dodatkowe punkty, e, bardziej forma gratyfikacji dla osób, które właśnie albo wcześniej były w szkole mundurowej, albo miały tą taką właśnie wewnętrzną e, potrzebę służby w policji, takie zainteresowanie, zajawkę naszą służbą, e, w związku z czym mają jakieś pojęcia na ten temat. Dzięki czemu mogą zdobyć dodatkowe punkty. Bo należy pamiętać, że taką właściwą wiedzę na temat formacji, na temat wszystkich naszych procedur, policjanci nabywają na, na szkole i podczas adaptacji zawodowej. No i pewnie gdzieś tam można w internecie też przeczytać, zobaczyć, macie promocyjne materiały. Tak, Jak dokładnie. Przygotowujemy materiały na bieżąco. Też jesteśmy na bieżąco w kontakcie z osobami, które, które gdzieś tam wyrażają chęć służby w policji. Mamy m.in. profile na Facebooku, Instagramie, nazywają się zostań pomorskim policjantem. Gorąco zapraszamy, jeżeli ktoś myśli o zostaniu policjantem, to razem z Mateuszem prowadzimy te profile, jesteśmy w stałym kontakcie z ludźmi. Prowadzimy profil na TikToku Pomorska Policja, tam dodajemy filmy między innymi właśnie z takimi quizami wiedzy, nawiązującymi do testów wiedzy. Ostatnio ruszyliśmy z nową serią, która ma pokazać każdy etap rekrutacji, jak po kolei wygląda, na co zwrócić uwagę. Także całe nasze działania ukierunkowane są właśnie na pomoc w przebrnięciu właśnie potencjalnych kandydatów przez ten proces rekrutacji. A czy jest? Myślę, że nie, ale zapytam o to, czy jest możliwość takiego przez chwilę, nie wiem, przez dzień przyglądania się pracy policjanta. Oj, tego, tego nie ma, żeby to Chyba robić na żywo, tak. na, na żywo, to wynika pewnie z zasad bezpieczeństwa, bezpieczeństwa bo, bo, bo tak. służba, nigdy nie wiemy, na co trafimy, nawet my jako funkcjonariusze, pobierając rano ten nasz e, sprzęt służbowy, też nie wiemy, co danego dnia będzie, więc tym bardziej nie możemy mieć odpowiedzialności za osoby z boku, które nie znają procedur, nie tak. znają... E, tak, no nie, nie możemy bez... narażać innych osób, Właśnie, ale to byłbyś, to tak ja. jak e, tu już się wspomniał, nie, nie mamy za bardzo możliwości, żeby zapraszać ludzi z zewnątrz do obserwowania pracy policji od środka. No, nie mm. weźmiemy osoby do patrolu, do, do, no do przeprowadzenia interwencji, ale żeby troszeczkę uświadomić i pokazać, jak dzia działamy, robimy często różnego typu spotkania, eventy, organizujemy, gdzie na, na danych stanowiskach, na danych pracach przedstawiamy pracę policji, pokazujemy, jakie mamy wydziały, jakie mamy możliwości. E, są pokazy z psami służbowymi, są pokazy oddziałów kontrrorystycznych, oddziałów prewencji. Także e, też staramy się uświadomić i pokazać, jakie, jakie mamy możliwości, e, jak działamy i że nie jesteśmy tylko i wyłącznie od respektowania prawa w postaci e, działań prewencyjnych bądź ruchu drogowego, ale że to jest naprawdę bardzo tak, to jest <grym> sz sz szeroka <grym> gama różnego typu zadań, i też staramy się to pokazywać i uświadamiać, bo nawet poten potencjalni kandydaci, żeby też mieli tą wiedzę, tą świadomość, e, gdzie by później ewentualnie mogli trafić, żeby też byli w stanie się ukierunkować, e, jakim policjantem by chcieli zostać, bo wiadomo, że nie każdy z kandydatów czułby się dobrze w ruchu drogowym bądź w prewencji, mhm. że ma troszeczkę inne gdzieś swoje marzenia, że właśnie tak jak może kiedyś ja zostanie technikiem kryminalistyki, mhm. może będzie pracował w laboratorium kryminalistycznym, a może by chciał zostać funkcjonariuszem w, w komisariacie wodnym, może chciałby zostać psychologiem policyjnym. Edukatorem, tak, przecież przem... macie edukację w szkołach. No, dokładnie tak, mamy zawodnych. swoje szkoły policyjne, też mamy mhm. bardzo szeroką i doświadczoną kadrę dydaktyczną. I każdy z policjantów, e, który wiadomo musi mieć odpowiednie doświadczenie i odpowiedni staż służby, ale może zostać właśnie takim e, dydaktykiem, może zostać mm -hmm. e, tak naprawdę każdym, kim by chciał w tej policji być. I tutaj chęca, gorąco zachęcamy, żeby każdy wstąpił do nas, e, każda osoba, która ma jakąś e, pasję i ma jakiś kierunek, e, kim chciałby w tej policji zostać. I osobach. to zarówno... Panie, jak i panowie. Oczywiście, zapraszamy Policja. wszystkich. O tych panies jest chyba coraz więcej w policji. Jak to dostrzegacie? Koleżanek coraz więcej przybywa? Eee, tak, ogólnie kandydatów, wśród kandydatów, to co znajdują się kobiety, ciężko określić, czy jest ich więcej, gdyż czasami w niektórych naborach kobiety jest troszeczkę więcej, czasami eee. troszeczkę mniej. Ciężko określić jednogło jednogłośnie, że tak, że kobiet jest dużo więcej niż mężczyzn. W danych naborach, bo to się właśnie zmienia, ale nie prowadzimy selekcji, czy, mm. czy przyjmujemy kobiety, czy przyjmujemy mężczyzn, mm. tylko po prostu przyjmujemy osoby, które, które się... spełniają wymagania i które nadają się do pełnienia zawodu. Mm -hmm. I na pewno panowie czują, bo ja już czuję od widzów i, i, i słuchaczy to pytanie, które zawsze w takim momencie pada, szczególnie młody: za ile? <laughs> Możecie coś uchylić, rąbka tajemnicy, jak to wygląda, wynagrodzenie I... policjanta? Oczywiście, jeżeli chodzi o takie zarobki na początek, to jest uzależnione między innymi od wieku e, osoby E, związane jest to m.in. z tą ulgą podatkową dla osób do 26 roku życia. E, policjant, który rozpoczął swoją służbę w 2023 roku e, i miał ten wiek 24 lat, do tych 26 powiedzmy, e, to zarabiał na początku 4900 zł już netto na rękę. Osoba starsza po 26 roku życia 4600 zł na rękę. E, z tego co wiem... Prognozowane są te 20% zarobki dla sfery budżetowej, więc ochoczo na to czekamy. Nie znamy dokładnych kwot, ale też będą na pewno uzależnione od stanowiska, które piastuje dany funkcjonariusz, ale też należy pamiętać, że nasze wynagrodzenie to nie jest tylko ta co miesięczna pensja. Mamy tak zwane trzynastki, mundurówki, e, dodatki socjalne, jak dodatki za brak mieszkania, za dojazdy do pracy, dodatki do wypoczynku, czyli tak te zwane w czasy pod gruszą. Więc jeżeli dostanie się ten PIT pod koniec roku i podzieli się tą kwotę zarobioną przez 12 miesięcy, no to jest tego zdecydowanie więcej już nawet na tym samym początku niż te 5 tysięcy złotych na rękę. Też bardziej, bo warto zaznaczyć, że jest coś takiego jak pensja od wysługi lat, że im więcej funkcjonariusz mm -hmm. służy, tym ma też większą pensję. Wiemy, że przez chyba bardzo długi czas, to już kończąc nasze spotkanie, było przywilejem policji, że bardzo szybko policjanci szli na emeryturę. Jak to dzisiaj wygląda? Jak przepisy to e, Dzisiaj troszeczkę się zmieniło i z 15 lat wymaganych do przejścia na emeryturę zmieniło się na 25 lat wymaganych. To jest minimum, które musi spełnić policjant w służbie. E, ale mimo, że to się wydaje, że to jest troszeczkę większa liczba, to tak naprawdę mało policjantów decydowało się na odejście po 15 roku życia i tak w, w, właśnie pracowali do tego 25-30 roku życia. E, gdzie w porównaniu też do e, sektora prywatnego, te 25 lat użytu, to i tak nie jest dużo. Policjant przejmujący się w wieku 20-25 lat, tak naprawdę może odejść na emeryturę w wieku 55 lat. To też jest no, dosyć. Och, ho e, e, dużo e, może e, poczekać w życiu. To jest, to jest młody, młody wiek. Też warto zaznaczyć, że policjant po tych 25 latach służby dostaje dodatkowe pieniądze, tak zwane u nas wewnętrznie dziadkowe, które też dodatkowo gratyfikują to, że jest już długotrwałym, wieloletnim policjantem. I też bardzo fajną rzeczą jest to, że po odejściu na emeryturę, po 30 roku służby, funkcjonariusz może też podjąć kolejną pracę, już będąc na emeryturze, na pełny etat i nie zostanie mu zabrana emerytura i może normalnie podejmować pracę i sobie dodatkowo dorabiać. W policji? E, zdarza się tak, że policjanci emerytowani funkcjonariusze wracają do policji mhm. jako pracownicy cywilni. Też się zdarza. Kiedy Ale... pobierają policją emeryturę jako funkcjonariusza, plus mają pensję pracownika cywilnego, to w ogóle się bądź, nie bądź zarówno w policji, bądź też w zupełnie innym sektorze. Jeżeli ktoś ma jakieś tam swoje pasje, hobby, które chciałby realizować po policji, to może też jak najbardziej sobie już po emeryturze jak dodatkowo tym swoim, w swojej działalności się spełniać. A nawet jeśli nie, to taka świetna perspektywa, jeżeli ktoś rozpocznie służbę w wieku 18 lat, no aktualnie w wieku 43, mm -hmm. może pójść na emeryturę, przecież to dalej jest młoda osoba, młody wiek, a można się realizować już wtedy po prostu na całkiem innych no. aspektach niż te zawodowe. Panowie władza byli naszymi gośćmi w Radiu Głos, bardzo dziękujemy. Sierżant sztabowy Mateusz Ropela i sierż, starszy sierżant Paweł Klinkosz, Wydział doboru i szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Dziękujemy. dziękujemy. Głos. dziękujemy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy Warto zostać policjantem, tak? Warto, zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.